Siemano, rehack mi Advent of Cyber. 22 dzień i znowu Reverse Engineering. No i tutaj mamy Master Squiddy, do tej pory radził sobie dobrze z Assembly. Mieli wewnętrzną wiedzę, a świąteczny potwór broni. Może to jest w ogóle po angielsku napisane? A może to się jakoś niedosłownie tłumaczy. Broni wzbraja, oświadczenia, no coś takiego. Czy możesz wyprzedzić konkurencję? Te programy zostały skompilowane do uruchamiania w systemach Linux 32-64-bitowych, materiały. Poniższe pytania odnoszą się do pliku binarnego IF2. OK. Mamy Rechallenge 2, ciekawe. Świetnie. Pięknie. Teraz unzip. Mamy takie coś. No i co? Radar tu minus debug IF2. Teraz analyze. I ja powtórzę. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Ja robię jeden jebany schemat i to jakieś działa. Ale ja nie rozumiem, dlaczego to działa. I tutaj mamy pytania. Jaka jest wartość local 8H przed końcem głównej funkcji? I jaka jest wartość local 4H przed końcem głównej funkcji? No to spauzujemy sobie. Dobra, z 5 minut to trwało jak zawsze. No i teraz taki schemacik, co nie? Czyli bierzemy PDF maina. Kurwa, zapomniałem, czego ja szukam. Ósemki. Szukam ósemki, var 8. To jest tutaj i to jest to, nie? 71 i tutaj ustawiamy breakpointa, czyli tak, teraz DC ustawiony, teraz PDF main, jest tutaj breakpoint, no i teraz bierzemy PX, to, no i tu jest wartość 0,9, czyli to jest odpowiedź na pytanie. Ja nie wiem, dlaczego to się dzieje w ogóle. Ale mamy tego breakpointa tutaj. Dobra, tu jest zakończenie tej. No to teraz mógłbym sobie ustawić DB, DC. O kurwa, nie ustawiło się. Czy będę musiał to od nowa zrobić, czy nie? PDF main. OK. Radar tu minus debug. Znowu AAA. Dobra, jeszcze raz. Po przeanalizowaniu już. No i co? Rozumiem, że to jest to teraz 4. Czyli tu jest jump. Chyba w tym miejscu musimy to ustawić. Dobrze ja to rozumiem? Kurde.
Kurwa, zobaczmy. Najwyżej zrobię jeszcze raz. DB. Coś się ustawiło. Teraz to wygląda. Nie wygląda chujowo, dobra. No i pokaż mi teraz PX małpa. Pokaż mi to. Jest 2. Czy 2 jest odpowiedzią? Dobra, tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Jak nie wiesz, co robiłem, to nie martw się. Ja też nie jestem pewien do końca. Na razie.